Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Sokół pokonał efektownie Pelikana Nowy Karol w 4-0. Spotkanie rozegrano w niedzielne popołudnie na stadionie w Bralinie. Zawodnicy trenera Michała Góreckiego kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku przez pełne 90 minut. Goście praktycznie nie oddali celnego strzału na ich bramkę. Hat-trickiem w tym meczu popisał się Kamil Wanzek. Jedno trafienie dorzucił Paweł Janikowski. Mecz fajny, przyjemny dla nas. 4-0. Nie było u nas trzech graczy łącznie ze mną z podstawowego składu, także gdzieś się tego meczu obawialiśmy, ale chłopaki zagrali naprawdę fajne spotkanie, byli pewni siebie, dokładnie, cierpliwie zagraliśmy, strzeliśmy 4 bramki, mogliśmy strzelić więcej, zrobiliśmy 7 zmian, także na plus. Bralinianie razem z Baryczą Janków-Przygocki zajmują dwie czołowe lokaty w rozgrywkach grupy 9 wielkopolskiej klasy A. Niedawno mecz tych zespołów zakończył się remisem 2-2. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.